Wydawnictwo SQN przedstawia Tomasz Żak Ataraxia Czyta Filip Kosior Nagranie Pickle Voice Audiobooki Co za pieprzone bzdury. Pomyślał Wacław zmieniając stację radiową. W wypożyczonym samochodzie przestał działać bluetooth, choć Wacław sądził, że równie dobrze mógł zawieść jego wiekowy telefon. Telefon, mało używany iPhone 7, był jednak w stu procentach sprawny w przeciwieństwie do prawdziwie wiekowego właściciela. Wacław Wolf, lat 41, w rzeczywistości miał ich więcej. Dużo, dużo więcej. Wolf nie znajdował się pod wpływem czarnej magii. Żadna wiedźma znająca tajemne, sięgające średniowiecza arkana nie rzuciła na niego uroku. Nie. Wolf był po prostu zepsuty. Nie w taki sposób, w jaki zepsute są dzieci bez rodzeństwa, lub dla równowagi z nadgorliwymi dziadkami rozpieszczającymi delikwenta lub delikwentkę, zmieniających słodkiego bobasa w rozwydrzonego bachora. Tak właśnie wygląda współczesna alchemia. Transmutacja za pomocą słów i czynów. Tymczasem Wolf był zepsuty immanentnie, od dnia narodzin. Ze swej matki wyszedł z bujną czupryną włosów, rozwichrzonych tak, jakby za moment miał złapać za mikrofon i krzyczeć do niego antysystemowe hasła. Mało płakał i kiedy koleżanki jego rodzicielki kazały jej się z tego cieszyć, ona była przerażona. Jego pusty wzrok, często godzinami wbity w jedno miejsce, przyprawiał ją o palpitację serca. I ta cisza. W nocy to częściej ona budziła jego niż on ją. Tylko po to, żeby sprawdzić, czy dziecko nadal żyje. Bo oddychać nie znaczy żyć. Przynajmniej nie tak jak większość jego rówieśników.